Na czwartych warszawskich targach książki spotkaliśmy pana Kazimierza Dymka, pisarza, który porwał się na rzecz niezwykłą, bo chciał ożywić jednego z najciekawszych bohaterów polskiej literatury, Nikodema Dyzmę. Po obejrzeniu serialu, który chyba wszyscy państwo znają, doszedłem do wniosku, że chyba koniecznym i dobrym wskazanym byłoby zainteresować się albo pokazać, co też mogło się dziać z postacią wykreowaną przez znakomitego moim zdaniem pisarza, pana Tadeusza Dołęgę Mostowicza. Podjąłem się tego wysiłku, mając przede wszystkim na względzie czasy w okresu międzywojennego, realia tamtych czasów, no i niezwykle oryginalną i ciekawą postać, jaką zaprezentował Tadeusz Dołęga Mostowicz. Postać ta została nazwana Nikodem Dyzma. Pan jako były oficer i Tadeusz Dołęga Mostowicz jako też były oficer, czy czuje pan też dzięki temu jakąś więź z nim? Czy to jest jakiś? Ja mam ogromny, niekłamany i wielki szacunek do postawy pana Tadeusza Dołęgi Mostowicza, bo chyba bardzo wielu z państwa wie, że do końca pozostał wierny ojczyźnie. Zginął na granicy, nie opuszczając rąk, nie rzucając broni, nie internując się w Rumunii. Jego symboliczny grób znajduje się chyba na Powązkach, tak z tego co ja kojarzę. Natomiast postać, jaką wykreował, będę szczery, takie odnoszę wrażenie, jest to produkt polskiej literatury, produkt, który wyeksportowaliśmy, mówię to w cudzysłowie, wyeksportowaliśmy chyba na cały świat, bo proszę zauważyć, ilu jest Nikodemów, Dyzmów, gdzie by nie spojrzeć. No właśnie, Nikodem Dyzma to jest jednak postać symbolicznie taka trochę negatywna, no bo jednak osiąga sukces w wyniku przypadku, a nie umiejętności. To czy taką postacią warto się zajmować? No bo rozumiem, że tworząc kilka książek na jego temat, jednak pan tą postać trochę upozytywnia, jednak tworzy jego wizerunek taki bardziej pozytywny, lżejszy. Ja bardzo dziękuję panu za to pytanie. Właśnie to jest najciekawsze w tym, co zrobiłem. Ja jego nie upozytywniam, absolutnie nie. Ja właśnie chcę pokazać, że są takie osobowości, które mając ewidentne niedyspozycje intelektualne, moralne, jednak robią karierę i są, no co by tu nie powiedzieć, unoszone na wodzie jak korek, mimo że nie zasługują na to. I powiem szczerze, Nikodem Dyzma, postać i jego losy, które prezentowane są tak naprawdę są jakby pasem transmisyjnym do tego, co ja tak naprawdę chciałem pokazać w tych książkach, bo jako, i tu powiem, że nie były oficer, tylko oficer w stanie spoczynku, bo oficerem się jest zawsze, pozostaje się zawsze, zależało mi na pokazanie heroizmu polskich oficerów w okresie międzywojennym. Ciekawych postaci w literaturze polskiej typu Nikodem Dyzma mamy wielu. Czy jakiś inny już jest u pana na warsztacie, którego chce pan przywrócić do życia i też na jego tle pokazać jakieś wartości bardziej uniwersalne, które czytelnicy powinni sobie przyswoić? Ja uważam, że pokazanie tego, co staram się zrobić w dalszych losach Nikodema Dyzmy, należałoby skończyć. Dlatego, że ja nie kończę zdarzeń czy historii. Moim celem było pokazanie niezwykłego heroizmu, intelektu, wysiłku i sukcesów oficerów oddziału drugiego sztabu głównego, ponieważ sam jestem i czuję się oficerem, uważam, że należy tym ludziom oddać ogromny szacunek. Wszyscy wiemy, że oddział drugi sztabu głównego rozpracował Enigmę. To praktycznie wszyscy wiedzą. Natomiast chyba niewiele osób wie, czy może mnie się tak wydaje, ale takie mam wrażenie, że nad Polską zaciskały się kleszcze działań wywiadu sowieckiego i wywiadu niemieckiego. I to jest tak, jednym zdaniem, najkrócej, układ Ribbentrop-Mołotow, który zawarty został w 1939 roku, nie zrodził się na bazie jakby krótkiego, szybkiego porozumienia. Ta współpraca trwała od układu Rapallo, o którym nas, mnie przynajmniej,
na lekcjach historii w tak zwanym słusznym czasie nie uczono. Nie uczono mnie także w czasie studiów na mojej fantastycznej, wspaniałej Akademii Wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej, ale nauczono mnie tam myśleć i dzisiaj uważam, że moim obowiązkiem jest oddać szacunek dla tych oficerów polskich, którzy w okresie międzywojennym ponieśli duże ofiary, ale mieli też i sukcesy. Nikodem, ten cykl o Nikodymie to jednak jest pewna fikcja literacka, ale wiemy, że napisał pan też książki bardziej historyczne. To są monografie wspomnieniowe. Jeśli chodzi o Szwoleżera Sułkowic, jest to połączenie prawdziwych losów dwojga młodych ludzi, którzy zetknęli się w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Fabuła jest dosyć klasyczna, ale prawdziwa. Mianowicie młody kowal z Sułkowic w miejscowości pod Krakowem, matecznika polskiego kowalstwa, trafił do kawalerii jako podkuwacz. W walce został ranny, ciężko ranny i trafił do lazaretu polowego, gdzie opiekowała się nim sanitariuszka, absolwentka seminarium nauczycielskiego, osoba bardzo charyzmatyczna, dużej urody i wielkiej osobowości. Ich miłość była ogromna, tak ogromna, że Józef Podkuwacz, bo takie jest jego imię, nie ożenił się do końca swoich dni. Oni się jeszcze później spotkali, ale jeśli czytelnik zechce sięgnąć, to się dowie. Natomiast połączyłem losy, nie wiem czy państwo wiedzą czy nie, że Hans Frank, generalny gubernator, był tu w Polsce z rodziną i on miał dzieci. I tymi dziećmi opiekowała się polska lekarka, pani doktor Katarzyna Witz. Katarzyna Witz. I ja czytałem jej rękopis wspomnień i pozwoliłem sobie pokazać te losy. Natomiast jeśli chodzi o drugą książkę... No właśnie, to bardziej heroiczny przykład, prawda? Ten bohater z drugiej książki. Jeśli chodzi o postać z drugiej książki, to jest osoba, która trafiła jako niewolnik na przymusowe roboty, nazwę to niewolnik III Rzeszy, mając 15,5 roku, został wywieziony do Bawarii na roboty przymusowe, mimo że 16 lat nie skończył. Następnie przeszedł bardzo ciężkie zdarzenia, ciężkie życie, trafił dzięki swojemu uporowi i wielu, bardzo wielu sytuacjom i zdarzeniom i przyjaźni ludzkiej przez Szwajcarię do wojsk generała Andersa, następnie przez Anglię w 1947 roku wrócił do Polski. Budował miasto pod Krakowem, Nową Hutę, kształcił dzieci i można powiedzieć klasyczne życie. Ale życie niewolnika III Rzeszy, który był żołnierzem, a potem pracownikiem. I to jest monografia wspomnieniowa. Tą postacią jest mój ojciec.